witam. Wracam z Phuket na lotnisko Don Muang w Bangkoku. Za chwilę będę lądować, a stamtąd już do autobusem, bo to jest to stare lotnisko. Teraz troszkę rzuci. Już jesteśmy. Don Muang, Bangkok. Było tyle. Na razie, hej, cześć. No to, jak to się mówi, Welcome Thailand! Rośnie Bangkok nam na drożdżach. Tutaj jeszcze rok temu nie było aż tak różowo-kolorowo jak teraz. No wszystko się rozbudowuje strasznie, no, w wielkim tempie. Zawsze od tego miejsca zaczynam zwiedzanie Bangkoku i robienie zakupów. Nie łażę po tych wielkich, wypasionych stradach, pradach. Po prostu za tym dużym ekranem, którego widzicie, znajduje się market budżetowy, duży, normalny według mnie, nie tam wypasiony w jakieś tam prady, srady. I tam właśnie zmierzam. Mam nadzieję, że jest. W zeszłym roku jeszcze był. A to jest główne centrum Siam w Bangkoku. O, nawet tych słoni nie było. Także no tak to wygląda. Więc do zobaczenia. Hej, welcome Bangkok. Witam jeszcze raz. Doszedłem do tego marketu, gdzie kupuję często różne tańsze rzeczy. Jak widzicie, to jest ten budynek na prostej ulicy. Niby nic tam nie ma. A to się wszystko zadaje w środku tam. Zagęszczenie różnych pierdółek, od rzeczy do żarcia. Tylko muszę się jakoś przedostać na drugą stronę jezdni. Mam nadzieję, że się mi uda. Na razie, trzymajcie się, pa!
ponownie. Jadę akurat tuk-tukiem, chociaż sobie powiedziałem, że w życiu w Bangkoku nie wezmę tuk-tuka. No to zdzierasy takie, że obłęd. Początkowa cena tuk-tuka była z miejsca, gdzie nocuję tutaj do centrum 200 batów, potem 150, a to mi się złapać za stówę. Więc tak z nimi się trzeba targować. No, możemy się przejechać, jesteśmy w centrum w Siam. Nakupowałem trochę prezentów, o! To połaziłem chyba z 4 godzinki, już mam dosyć. Mogłem wracać autobusem, ale są korki, jest godzina pół do czwartej, więc straszne korki się robią. No i właściwie tyle, no co tu dużo mówić. Jeszcze zobaczcie z tyłu, się, o, tak jest z tyłu, już ja tu siedzę. Dobra, jedziemy tam dalej. Przyjechałem tutaj motobajem, czyli tam taksówką motorową. Facet zapierdziela, to ja widzę. W Bangkoku już nie mają tych pierdzących, znaczy się gdzie nie gdzie jeszcze są, ale z tego co widzę, to wszystkie są na akumulatory już. Więc generalnie ich jest już coraz mniej. Dlatego może jeszcze ostatni raz przylecę z takim tuk-tukiem jadę. To by było tyle, trzymajcie się, na razie, hej! No witam, znowu jestem tam, gdzie jedzą. Jestem na Chinatown w Bangkoku oczywiście. Dotarłem tutaj mototaxi. Oj, to była szaleńcza jazda. Nie lubię szybkiej jazdy, ale po Bangkoku mototaxi przyjechać się to chyba warto, ale ryzyko jest dość duże. No dobra, zobaczmy co tutaj mają w Chinatown. Myślę, że w tą stronę pójdę. Generalnie żarcie. No tu już mają na śniadanko. Jest godzina 9.30 rano. Jak wszędzie lampiony czerwone wiszą. Ten symbol China. Nie wiem właściwie co. No, co on może oznaczać? Może ktoś kiedyś coś powie na ten temat. Owoce. Aha, bo trafiłem na miejsce, gdzie mają same owoce. No tu pan ma pomarańcze. Sok od razu można kupić. Tutaj też ten ragunem. Co to jest? To nie jest. To nie są pomarańcze, to są zielone pomarańcze. No tutaj mamy te granaty i masa różnych suszonych. A nie, to są chipsy jakieś tam. Ich tam. No i suszone ryby się zaczynają i takie tam inne rzeczy. Krewetki, które są popularne wśród Chińczyków, Tajów. Zobaczy ile ich tutaj jest. Ja za nimi nie przepadam, ale one są suszone, dlatego że bierze się je do zup. Namacza się i wkłada do jakichś tam zup. A nawet do pataj. Hello? Okej. Torebki, sredki, więc wszystko razem. Jak widzę. Rambutany znowu. No i tak tam będę szedł. To jest jedna tylko z uliczek, natomiast warto przyjechać na właśnie, im szybciej tym lepiej, bo później będzie ich mniej, tutaj będzie bardzo tłoczno i tak dalej. To by było tyle. Trzymajcie się, hej pa! No witam, jestem na Chinatown cały czas. Jestem jakby kurde głodny troszkę. A dotarłem tutaj, gdzie mają różności ryby, krawetki znowu. A to jest prawdziwy targ, a nie tam jakiś wypasiony. Proszę zobaczyć. Takie rybki ciekawe z długimi ogonami. Krewetki.
mamy całe marnice. O, tu mamy znowu te same długie ryby. No i tam dalej będę szedł. Na razie, hej. Jestem na tajskim masażu stóp w Tesco. 10 zł kosztuje pół godziny. No to właśnie pani tutaj się zabrała za moje nogi. To fajna tajka zresztą. No tak to tutaj wygląda. Za pół godzinki wyjdę jak nowka i mogę iść dalej. Naprawdę polecam wszystkim, jeżeli tylko będziecie w Bangkoku czy gdzieśkolwiek w Azji. Warto zrobić sobie masaż stóp chociażby. Bardzo pomaga. Zresztą zobaczcie, co na tym najpierw nogi umyła, teraz pasuje jakimś woskiem. Nie wiem, czy to jest takie, nie? O, tu jakieś ziółka nam wywali. I teraz będzie. A tutaj pani ma robionego masaż kręgów szyjny. O, tu wiem, coś boli, pokazuje. A mi tutaj tajka. Maruję ładnie nóżki. Fajna, by tak miło się zrobiło. Dobra, będę kończył. Na razie, trzymajcie się. Albo popatrzcie sobie jeszcze. No, koleżanko to boli. No dobrze, może mu. Ale ładnie pachnie. Jakiś taki koncept rządy. Żeby nie biło, to sobie siedzę i piwko piję czanga. Pół godziny wytrzymać, no to trzeba tutaj. Następna wazelina jakaś. Nie wiem, co to jest. Jakiś krem. Nie chce się pani uśmiechnąć, widzę. Ale mi tam pije. Ale to boli trochę, koleżanko. Okej. No myślę, że to mnie nie boli, to mnie boli. O, to już nie. Jakieś kamienie miedzie, czy co? Nie, palcem. Ale ma te paluchy twarde chyba. Ona chyba jakiś krem wziął. Świeci mi ta stopa. Pani cały też robi tak samo. Oh my god. Co nie to? To boli. Naciski. Ła. To musi boleć.
tutaj akurat nie boli, ale się pokażę. Michała tak z góry do góry, na dół to strasznie bolało. No to, powtórzę to. Może trzeba się rozluźnić. Ale jak? Na pewno mi doradzicie. No dobra, bo to już 4 minuty jest. Chcecie jeszcze poglądać? No to proszę. Proszę bardzo. I to wszystko w Tesco. Za 11 batów. Tutaj pan ugniata koleżankę starszą. No to ładna ta bajka jest, no. Interesująca. Zresztą tak obok też. Prawda? Dobrze, kończę na razie. Trzymajcie się. Hej, pa. Jedna noga zrobiona, teraz druga. Znowu będzie bolało. To najgorsze jest to początek. To jeszcze nie jest tak źle. Ale tutaj zaraz będzie. To takie... O, to właśnie. O, to. Ja tego nie lubię. Witam jeszcze raz. Chciałem tylko powiedzieć, że mi się trafiło chyba najładniejsza masażystka. Tylko, że tam w rogu jest starsza pani, tam masuje tu jakiś facet. A widzę, że to jest dobrze. I tutaj na tajemnicy, tak dalej. No i tam myślałem, że to już koniec, a to jeszcze. A, jeszcze ugniatanie tych. Ojej, to troszkę boli. Wytrzymam. Zobaczcie, ona się napracuje za 10 zł. Przez pół godziny. To się w głowie nie mieści. Dostanie, kurczę, zaliczkę ode mnie troszeczkę. Teraz znowu będę skrzydła nogę. I teraz będziemy tutaj wykinała w drugą stronę. Teraz przyjdzie tutaj bliżej. No dobrze, będę kończył, bo mi się podwyrywa, skończy, zresztą dalej już nie oglądajcie. No witam, jestem na cały czas Tesco, po masażu wyszedłem i zobaczcie, co się dzieje na pierwszym piętrze. Wszyscy Chińczyki sobie siedzą, jedzą, gadają, śpiewają, nawet pan ładnie śpiewa. Yeah.
usiąść u góry i różności pojeść jeszcze dodatkowo. Jest air condition, co jest najważniejsze niż na rynku. Zaraz coś wciągnę oczywiście, tylko muszę upolować coś dobrego. To na razie, trzymajcie się, hej pa. No i nadal jestem tutaj w Tesco u góry, na ostatnim piętrze. Jestem w szoku po prostu. Tutaj przychodzą dziadki, emeryci, ci co siedzą na emeryturach, herbatka, kawka, gadają sobie. Idą dalej po prostu pograć w jakieś gry. Białasu tutaj nie ma żadnego, oprócz mnie, jak zauważyłem. A na dole ich jest pełno. Natomiast, no co tutaj, no tam było to karaoke. Zamówiłem sobie teraz... O, pan tutaj, dziękuję. Wniosła mi kasę. Tutaj sobie siedzę. Tutaj zamówiłem te małże. Zobaczymy, czy są smaczne. Na razie, hej. No dobrze, to kupiłem właśnie w Tesco w tym ostatnim piętrze. Kupiłem sobie małże. Zobaczcie ile. Kosztowało to mnie 16 zł. Zaraz jakie jest dobre. Kupimy. Okej. Widzicie mnie? Co dobrze. Wychodzę. Wyciąga się z muszelki. Mam jedną rękę zajętą, więc nie za bardzo mogę. No dobra, po prostu wyciąga z muszelki. Tak? Nabijasz to. A, odejdź. Na tym sosie tutaj, taki sosik mają, bardzo pikantny, ale wystarczająco taki, że za dużo nie trzeba. Będzie dobry. To jest ta jedna rzecz z owoców morza, co mi smakuje. Te kałamarnice i inne takie gumowate to mi nie podchodzi. No dobrze, to by było tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam z Bangkoku. Na razie, hej pa. Witam. Jechałem tuk-tukiem. Teraz jadę lokalnym autobusem. Uwielbiam jazdę po Bangkoku lokalnym autobusem. Wygląda to właśnie tak. Czasami siedzi mąż za kierownicą, żona, kasjerka, dziecko leży sobie tam, gdzie ta pani siedzi. Parę razy takie coś widziałem. A w autobusie wygląda, że tak air condition nie ma. Tutaj to są te lepsze autobusy, że tak powiem. No jest, wygląda tak. No dobra, będę kończył. Jadę na Victory Monument. Skąd udam się dalej do Mekong. Na dworzec. Na market na torach, tak wygląda. No na razie, trzymajcie się, hej pa. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu.
nie trzeba długo się namyślać. Wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje. Taką podróż chcę wyruszyć, gdy pod... No i jakoś, witam, jakoś dotarłem na Majakląg. Jest tu bardzo ciasno. No, market fajny, zresztą podoba mi się od rana pierwszy rzut oka. Powinien pociąg za chwilę jechać, kieruję się w pociąg do stacji, gdzie pociąg ma wyruszyć. No, tutaj 5 razy dziennie tylko jeździ. No tory widzicie. Potem to wszystko zwijają w trąbkę i pociąg przejedzie i znowu. Niesamowite wrażenie. No, fajnie. Będę potem lukał, co tutaj mają ciekawego. Zresztą muszę kupić do domu fajny nóż. Zebrać. No i trochę takich typu pieprz i takie inne rzeczy. Tutaj są rzeczy dużo tańsze niż w Bangkoku gdziekolwiek, więc poza tym wszystko jest świeże. I to by było chyba tyle. Jak dojdę do dworca, będę czekał na pociąg, który będzie jechał do domu, oczywiście znać. Pozdrawiam, na razie. No witam, to idziemy oglądać market na Tora. Mam nadzieję, że się dotkam tam do środka. Ludzi jest tutaj sporo. Tu jest ta kapusta, którą używa się do golonki dodatkowo. Rybki. Nie, to rakiet tu nisko, dość nisko, więc muszę uważać. Ach, nie, więc na głowę muszę uważać, bo tu jest niskie, jakieś te płótna wiszą. Liczy. Nie, to są te drogotony. Tylko się daje, bo tak będzie pociąg jechał, to znaczy na pół godziny będzie. Tam dalej są ciuchy. Tam nie, to sprzedaje. Tam dalej można kupić ciuchy. Wszystko się znajduje cały czas pod podnoszeniem. Okej. Okay. Tak to wygląda. To się ciągnie bardzo długo. No, zobaczymy, jak daleko dojdę. Rybki się suszą. Proszę. Tu mamy nawet goloneczkę. To ładne. No, tam ryby się suszą. No, ikry nawet mają. Proszę bardzo. Kolejne ryby. No, tutaj. O, no i znowu warzywa. Zapachy są różne. Może niektórym nie spodobać się te zapachy. No, kwestia przyzwyczajenia. Mi się wydaje, że na początku... Dobra, doszło. Udało się przejść. Z wózkiem jechał, ciasno było. Ale taki szczupły to nie jestem. O, kolejne ryby. Czyści już na miejscu. Kroi to czyści. Tam dalej można iść. Oczywiście to jest głębi, tam nawet widać. Sobie można usiąść, zjeść coś ciekawego. To jest ciekawe, nie wiem. A, to są makarony ryżowe. Gotowe. No i tak to wygląda. Życie na torach. Nie trzeba długo się na kosy. Imbir. Tylko
No dobra, muszę kończyć, żeby mi się nie rozładowało na najważniejszy moment, czyli na pociąg. Tu są pasty. Jest na pewno ten. To chyba było. O, tutaj przypadają różne ściany. Tutajskie rzeczy, te słodkie, ten niesmaczne. Mnie nie podchodzi. Dlatego tak szaleją na punkcie czekolady. No i mamy kolejne limonki, papryczka. Takie ryby tutaj pani znowu ma. To się proszę, zobaczcie, się ciągnie tam, hej, 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 jeszcze dalej. Dobra, będę kończył, na razie, pozdrawiam. Zostawić łóżko, ciebie szafę. Niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne. Pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć. Tylko czy kiedyś... Witam, jestem cały czas Kamea Klong. Chodzi mi o Ampua. Tam jest targ wodny. No tam była, targ wodny, ale tutaj nie z tego miejsca. Tutaj są kanały, prawdopodobnie gdzieś tam się znajduje. Nie jest daleko od tego miejsca. Natomiast tutaj są, jest port rzeczny, gdzie przepływają różne statki. Tam gdzie jedzą sobie. Siedzą i jedzą jak zwykle. Tutaj pan nawet łapie ryby w wodzie dość śmierdzącej. No co robić? Tak to jest miejsce, gdzie można sobie poczekać na pociąg, który będzie o godzinie 12. A jest godzina 11:30. Więc jeszcze trochę czasu zostało. Można zjeść pad thai. A, bo coś tam sobie wciągnąć. No dobra, poczekam, muszę poczekać, jeszcze mam pół godziny do odjazdu tego pociągu. Pozdrawiam, na razie. Nie dbać o bagaż, nie dbać o... No jeszcze małe spotkanie z wędkarzami, którzy łapią ryby w tej wodzie do śmierdzącej. Może nie śmierdzącej, ale nie, ona nie śmierdzi, bo tam jest taka... trochę tam z odpadów było. Tam przed chwilą złapał rybę. Teraz o, zaraz zobaczymy, ile ich tam ma. Trzy już ma. O, widzisz? Trzy rybki już ma. No i tak to wygląda. Czas sobie płynie, wpadam, narka. Wreszcie się doczekałem. Jestem na Mae Klong, jedynym chyba na świecie dworcu na torach, w markecie na torach. Jedzie do mnie pociąg tutaj właśnie. Ciasno jak diabli. Warzywka są. O, muszę się trochę cofnąć. Oh my god! Ja mam nogi właściwie tutaj pod torami. Jest strasznie niebezpiecznie. On idzie w tą stronę. Nie mogę zmieniać na razie to. Ale super wygląda to wszystko. Długi ten wagon! Oh my god! I zaraz będzie koniec chyba. Jest ok. I już tam idzie sobie dalej. Jest tą stronę po prostu zrobiłem. I dlatego tak to wyszło. No i to wszystko. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy.
No to doczekałem się powrotnego tego pociągu, który jedzie w drugą stronę, ten sam co przyjechał. I tak to wyprzej wygląda. Wszystko leży na dole. Ludzie siedzą i się patrzą. Jedzenie, proszę bardzo. Niesamowite to jest. Ten pociąg przyjechał, 20 minut czekałem, może 30. Teraz sobie odjeżdżę. Kto to zabrał, to nie wiem, czy ktoś tam w ogóle był. I teraz już jest, o, i już kończą. Już zamykają. I znowu, żeby słońce nie wchodziło do środka. I takich pociągów jeździ dziennie podobno 5 albo 6. To tyle, więc tak to wyglądało. Dobra, trzymajcie się, wracam do Bangkoku. Mam nadzieję, że wrócę. Trzymajcie, hej, papa. Witam, jestem na Mekong. Pociąg sobie pojechał. A ja chcę zobaczyć co dalej. No i za 20 minut będę gdzieś może szukał miejsca z powrotem do Bangkoku. Mam nadzieję, że trafię. Jest bardzo ciężko, żeby wyjechać w ogóle. Ale jakoś to by było tyle. Potem tam pojechał. Teraz możemy zobaczyć, co dzieje. Trzymajcie się, na razie. Finish. Złotej rybce ogryziości za to, co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Och, witam wszystkich jeszcze raz. To już jest ostatni dzień podróży. Jestem na Khao San Rat. Jutro o 6 pobudka, 10 lot. Jest godzina teraz 2:15. Siedzę w knajpie na Khao San Rat naprzeciwko. No nie jest Khao San Rat, to jest ta druga Ratchaburi czy Ratchaburi. Równoległa do świątyni. Jest tutaj taka knajpa, zawsze podają taką dobrą rybkę, stara knajpa. Zresztą zobaczcie, jak ona wygląda. Może kiedyś padniecie. Jedyna knajpa, gdzie można kupić ten oto złoty trunek. Nigdzie Birlao nie kupicie. Nigdzie, dosłownie nigdzie. Ona tutaj ma jakieś znajomości chyba z Laotańczykami, że po prostu jestem browar. A to jeżeli chodzi do moich podróży, no wszystkim bardzo dziękuję, że lajkowaliście na moich postach. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną w czasie mojej podróży w Hongkongu, Makao, Malezji, Tajlandii. Jezu, czas się żegnać, no. Najgorsze są te pożegnania z tą Azją. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak mi się nie chce lecieć z powrotem do tego zimnego kraju, gdzie jest podobno w tej chwili 10 stopni minus. Boże. No ale cóż, wszystko ma swój początek i wszystko ma koniec, a każdy koniec ma swój początek. Więc może jak Wozia da zdrowie i pieniądze, za rok następna moja podróż do Indochin. Zresztą zawsze tylko tutaj wracam. W planach mam oczywiście Kambodżę, południe Kambodży, bo widziałem Kambodżę północną normalnie, natomiast południa jeszcze nie widziałem, no mam to w planach, ale zobaczymy. Starał będę się na przyszły rok, jak Boże da, tak jak zdrowie i pieniądze, a oczywiście migać dalej z karbonka w drogę i przez rok zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale na razie trzeba się żegnać z Azją, no niestety.
aż się nie chce, że tak powiem. Najgorsze jest to pakowanie. Pakowanie się dzisiaj wieczorem, no nawet nie chce mi się po prostu. To jest najgorsze, co może być. Zresztą myślę, że jeżeli ktoś z was kiedyś był tutaj w Tajlandii albo w ogóle w Azji i pamięta ten ostatni dzień, to jest koszmar po prostu. Dobrze, co by było tyle. Nie ma co się tutaj załamywać. Czas jechać i czas skończyć swoją podróż. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia w Polsce. Pa, Darek.